panie prezesie, jak może pan podsumować te ostatnie tygodnie tutaj w klubie, bo bardzo dużo się wydarzyło od ruchów kadrowych poprzez takie ważne sprawy organizacyjne. Jak to wyglądało i teraz wygląda? No przede wszystkim rzeczywiście, jeśli chodzi o ruchy organizacyjne, no to mamy dużo zmian, tak? Praktycznie można powiedzieć 75% drużyny uległo zmianie. Przyszli nowi zawodnicy, pozostali odeszli do innych klubów, czyli tutaj była jakby nowa drużyna. Trener musiał skleić, nowy trener młody, który musiał tutaj to wszystko posklejać. Oczywiście ta sytuacja, która się utworzyła, nie była wcale łatwa, bo mieliśmy bardzo dużą pomoc miasta. Gdyby nie była pomoc miasta, to pewnie nie wystartowalibyśmy i byłyby trudne chwile. Ale teraz próbujemy to wszystko skleić. Zmienił się przede wszystkim zarząd i to trzeba powiedzieć od razu, czyli nowi ludzie w zarządzie, bardzo, bardzo wiele nowych osób. Nowym wiceprezesem między innymi został były piłkarz naszej drużyny Paweł Magdoń, który rzeczywiście bardzo dużo nam tutaj pomógł w tych tak ważnych sprawach, bo przecież ci młodzi zawodnicy, którzy tutaj zostali w tej drużynie i teraz w tej chwili są, to jest duża zasługa Pawła, który po prostu dzięki swoim znajomościom spróbował ich tutaj do nas przyciągnąć. Oczywiście mogę powiedzieć tylko tyle, że drużyna jest młoda, ale już widzimy po wynikach, które tutaj były, że stara się grać i to jest najważniejsze, tak? My dajemy pełne zaufanie tej drużynie jako zarząd, ja jako prezes. Wierzymy w to, że trener tą drużynę na tyle zmotywuje do gry, że będziemy z niej zadowoleni. Wspomniał pan tutaj o zmianie w zarządzie. Po raz pierwszy, albo po raz pierwszy w historii nawet, w zarządzie jest przedstawiciel kibiców. Skąd ta inicjatywa i czy to był pomysł? Znaczy można powiedzieć, że pomysł tak naprawdę wyszedł ode mnie, ale no nie da się ukryć, że kibic to jest 12 zawodnik drużyny zawsze i bez względu na to, jak będziemy mówili o tym, jak ludzie będą mieli opinię, to ja uważam, że bez kibiców nie ma piłki nożnej i od tego trzeba zacząć. Sławek Oleksik, który wszedł tutaj do zarządu, już pokazuje, że jest bardzo aktywny w tym, co się dzieje, pomaga nam bardzo mocno i przede wszystkim dzięki niemu mamy bezpośredni kontakt z tym, co się dzieje na trybunach i wiemy, jak to wygląda mniej więcej. Oczywiście chcielibyśmy, żeby te relacje były lepsze, ale to jest początek takiej współpracy. Myślę, że to jest dobra metoda. Oczywiście o tym, co teraz się mówi w polskim futbolu i wiemy, jak to wydarzyło się w Wiśle i każdy może mieć obawy, bo kibice, ale musimy odróżniać kiboli od kibiców. My mamy w Tomaszowie fantastycznych kibiców, pokazali to, może jest to grupa niezbyt duża, jak na tą chwilę, mam nadzieję, że będzie się rozrastać, ale kibicują nam i na tych meczach, na których są doping, jest fantastyczny. Wiem, że też włączyli się teraz w doping siatkarzy, czyli pokazują, że oni są otwarci na to i ja takich kibiców się cieszę, że mamy. Mówimy o kibicach, a powiedzmy jeszcze trochę o sponsorach, ponieważ wspomniał pan, że miasto tutaj Tomaszów bardzo pomagało. Jacy inni sponsorzy również tutaj bardzo aktywnie się włączyli w pomoc klubowi? No przede wszystkim no nie da się ukryć, że tych sponsorów takich drobnych mamy bardzo dużo, ale no przede wszystkim zakład wodno-kanalizacyjny, tak? Ciepłownia, MZK, TBS. W tej chwili bardzo mocno i dziękujemy, głównym sponsorem jest też firma S-But pana Zenona Łaskiego, która bardzo mocno się włączyła, jest jednocześnie głównym sponsorem Akademii Piłkarskiej Lechii. Także jesteśmy bardzo wdzięczni, że tak ta firma się włącza. I jest wielu sponsorów takich mniejszych, Partner, Eurodesign czy Kumart, Hydrowier, no może kogoś tutaj pominę, bo nie mam w tej chwili przy sobie, ale tych sponsorów sporo się pojawiło, takich drobnych i myślę, że to jest też kruczek taki, że powolutku będziemy docierać do sponsorów Tomaszowych. Chcielibyśmy, żeby ich więcej przybyło do naszego tutaj jako sponsorzy, bo wierzymy w to, że Lechia będzie się rozwijać, że to jest dobra droga dla naszej piłki, dlatego że już w tej chwili mamy bardzo dużo chłopaków z Tomaszowa i związanych z Tomaszowem, a chyba o to chodziło kibicom, żeby tych tomaszowianin jak najwięcej w naszym zespole grało, ale przede wszystkim już nawet nie mówiąc o tomaszowianinach, to powiedzmy szczerze, jest to młody zespół, perspektywiczny zespół i jeżeli dobrze to trener sklei, jeżeli to będzie fajnie wyglądać, to myślę, że od nowej rundy przy doklejeniu dwóch, trzech dobrych zawodników, takich troszkę bardziej rutynowanych, możemy naprawdę stworzyć fajną drużynę walczącą o awans w przyszłym sezonie. Jeśli chodzi o Akademię właśnie piłkarską, tutaj sporo rozmów z rodzicami, ponieważ również były zawirowania z trenerami, z funkcjonowaniem Akademii. Chyba wszystko udało się już załatwić i udało się pójść na kompromis i przedstawić tą wizję funkcjonowania tej Akademii. Oczywiście, że tak. No, mieliśmy inny pomysł. Byliśmy też u znanego człowieka, który nie chcę teraz wymieniać, który jest bardzo znany w Polsce, jeśli chodzi o Akademię. Mamy pomysł na to, jakby połączyć, jakby ta Akademia mogła lepiej działać.
byli trenerzy, z którzy nie do końca żeśmy się dogadali, można tak to powiedzieć, więc w tej sytuacji zmieniliśmy tutaj paru trenerów, ale zawodnicy nasi przejęli też drużyny Akademii. Myślę, że to dobrze wygląda. Oczywiście przy takiej sytuacji zawirowania, jakie były, więc ktoś musi odejść, ktoś przyjść, ale nadal w Akademii jest bardzo dużo dzieci. Ja wierzę, że tych dzieci będzie przybywać, bo tak naprawdę Akademia Lechii to, jak już mówię, to jest około 300 osób. To jest bardzo duża ilość osób. Też mają te dzieci po co grać, bo przecież jest drużyna seniorów, która mam nadzieję, jak mówię, będzie grała za chwilę w wyższej klasie i to jest ogromny dla nich autorytet. Do tego mamy pomysł na to, jak Akademia ma lepiej wyglądać. Czy ona będzie lepiej wyglądać, to już jest zależne nie tylko od nas, ale od trenerów, którzy tą Akademię będą prowadzić, ale myślę, że idzie to w dobrym kierunku. Naprawdę chłopcy robią wspaniałe wyniki. Niedawno turniej, w którym byli chłopcy w Skierniewicach, byli chłopcy Wiktora Kuty, którzy wygrali, byli Krzysia Pawłowskiego, Bartka Jeskę wygrali turniej, więc naprawdę dobrze się pokazują ale tak myślę, że dla nich najważniejsze, ja jako prezes mówię, dla nich najważniejsze dla mnie to jest to, żeby ci młodzi ludzie grali i żeby paru z nich, jeden, dwóch, trzech zagrało w pierwszej drużynie Lechii, a daj Boże, żeby ktoś z nich zagrał w Ekstraklasie lub w pierwszej lidze, to będzie tylko i wyłącznie sukces Akademii Tomaszowskiej. Jednym z takich wiodących pomysłów teraz Urzędu Miasta jest stworzenie spółki miejskiej, składającej się zarówno z sekcji siatkarskiej, jak i piłkarskiej. Czy ten pomysł nadal będzie kontynuowany i jeżeli tak, to ile będziemy czekać na utworzenie tej spółki? Znaczy, myślę, że pytanie też do pana prezydenta, ale pan prezydent myślę, że wybrał dobrą drogę. Uważam, że zarówno piłka, jak i siatkówka przez wiele lat razem były w jednym klubie i tak powinno to istnieć. Też spółka to jest, uważam, szansa na to, żeby przejrzyście było to wszystko i żeby przejrzyście wyglądało. Myślę, że ta spółka lada dzień powstanie. Mam nadzieję, że do końca sezonu, bo przecież każdy z nas musi zakończyć rozgrywki, zarówno siatkarze, jak i piłkarze i dopiero wtedy te spółka może powstać. Mam nadzieję, że ona przy pomocy radnych oczywiście miasta, bo oni muszą decydować o tym, powstanie, ale ja uważam, że pomysł prezydenta jest bardzo dobry. Uważam, że właśnie utworzenie spółki idzie w dobrym kierunku i przede wszystkim da to rozwój sportowi w Tomaszowie Mazowieckim, tym kluczowym dyscyplinom piłka nożna, piłka siatkowa, bo nie da się ukryć, że jako dyscypliny sportowe i zespołowe są to dwie najbardziej kluczowe dyscypliny i miejmy nadzieję, siatkarze walczą o plus ligę i wierzymy w to, że oni tą plusligę wywalczą, ale gdyby nawet tak się nie stało, to na pewno będziemy się nawzajem wspierać, żeby jedna i druga drużyna osiągała sukcesy. Jak to wygląda, jeżeli chodzi o praktycznie cele drużyny na ten sezon? Jakie cele postawił pan, zarząd, przed trenerem i zawodnikami? Ponieważ tak jak pan mówił, drużyna jest odmłodzona, to jest nowy skład, ta drużyna ma zdobywać doświadczenie. Jakie cele na tą rundę i na tą końcówkę sezonu? Znaczy myślę, że każda drużyna i każdy trener, każdy prezes chciałby, żeby jego drużyna wygrywała. To jest numer jeden. Oczywiście, jeśli chłopcy by wywalczyli awans, to bylibyśmy wszyscy dumni z tego, tak? Ale też rozumiemy sytuację, wiemy, jaka ona jest trudna, rozumiemy to, że trener bardzo ma dużo do zrobienia w tej drużynie. Oczywiście już jeden sukces mamy i to ogromny, bo wyeliminowanie Sokoła Aleksandrów, głównego faworyta do awansu do drugiej ligi przez tych chłopców, to jest bardzo duży bodziec dla nich, ale nie zapominajmy o tym, że liga się rządzi swoimi prawami i chociażby ostatni mecz Widzewa w drugiej lidze pokazał, że nawet lider może tracić punkty z ostatnimi drużynami, a przed nami za chwilę ciężki mecz z Ruchem Wysokie Mazowieckie. Myślę, że przede wszystkim dla mnie to jest ważne, żeby ci chłopcy na boisku zostawiali serce, żeby walczyli i żeby w każdym meczu pokazywali, że chcą wygrać. Jeżeli się nie uda, bo piłka jest taka, że raz wygrywamy, raz przegrywamy, to na pewno nie jestem z tych ludzi, którzy będą mieli do nich o to pretensje. Jeśli na boisku zostawią serce, to jest najważniejsze dla mnie i dla kibiców, żeby kibice byli z ich gry zadowoleni. Ale jeżeli przy tym osiągną sukces, to wszyscy będziemy zadowoleni. Ja oczywiście mówię, że gramy o wysokie cele, gramy o wszystko, co się da. Jeżeli uda nam się walczyć o awans, to będziemy o ten awans walczyć. Jeżeli się nie uda, to będziemy chcieli tak budować drużynę, żeby ci chłopcy nabrali doświadczenia, rutyny i żeby mogli w przyszłym sezonie przy drobnych wzmocnieniach powalczyć o awans do drugiej ligi. Dzisiaj, można powiedzieć, jedna z niespodzianek dla kibiców, ruszyła strona internetowa klubu, oficjalna strona internetowa, możemy już zdradzić, lechiatm.pl. No jak pan jako prezes zapatruje się na utworzenie tej strony?
Strona była niezbędna, no nie da się tego ukryć. Przecież, jak mówię, zawodnicy, wszyscy chyba trenerzy, kibice czekaliśmy na tą stronę, bo też i akademii ludzie czekali, bo nie ukrywajmy, tylu tych dzieci w tej akademii, każdy z nich pokazany na jakoś na tej stronie, czy wyniki akademii, to jest duża frajda dla rodziców, tak? Bo przecież po to te dzieci tutaj trenują. Ale też dla nas, dla piłkarzy, bo jest dużo rzeczy się dzieje, dużo informacji może być na takiej stronie i mogą się kibice wiele dowiadywać. Ale też fajną rzeczą, jakby wiem, że będzie na tej stronie, strona kibica, i to jest bardzo istotne, bo wiele informacji, które będą docierały i kibice będą mogli tam oglądać te informacje. Jeszcze raz ja od siebie powtórzę, że dla mnie, ludzie znają mnie od wielu lat, kibic jest najważniejszy i prócz drużyny jest 12 zawodnikiem tej drużyny, więc bardzo ważną informacją jest to, że na tej stronie będą informacje kibicom, kibice będą mogli swoje informacje zamieszczać i to jest super informacja dla mnie i dla, myślę, całego środowiska piłki nożnej. Na zakończenie, co może pan powiedzieć kibicom i jak ich zachęcić na to, aby przychodzili na Nowe Wiejską, a także jeździli na mecze wyjazdowe i dopingowali nasz klub? Znaczy, mówię, ta grupa kibiców, która jest tak zwana sztywna, ja bardzo się cieszę, ale chciałbym zachęcić wszystkich kibiców Tomaszowie, żeby wspierali piłkę nożną. Pamiętam te lata i swoje, kiedy na naszym stadionie Lechii, wprawdzie to derbowe mecze z Pilicą, ale było bardzo, bardzo dużo, ponad 5-10 tysięcy praktycznie ludzi, więc ja nie mówię o tyle, ale jeżeli zmobilizujemy się, to myślę, że Tomaszów i okręg tomaszowski w koło stać na to, żeby na trybunach tomaszowskich zasiadło 2-3 tysiące. Tego bym sobie życzył. Zapraszam wszystkich kibiców Tomaszowa na mecze piłki nożnej Lechii, dlatego że uważam, że ci chłopcy zasługują na to, ci młodzi chłopcy zasługują, żeby ich wesprzeć, żeby dać im siłę, motywację do tego, a kto im da większą motywację jak kibice. Kibice i ich doping to będzie dla nich najfajniejsza rzecz za to, co chcą stworzyć i chcą pokazać dla Tomaszowa Mazowieckiego.